Szkoda, to mówię za to jemu. Rzucaj. Nie, nie. Machamy do kamery. Pobudka. O! Objęło każdego. O każdego. Tak. Policzone? Nie, będziemy dopiero liczyć. TVN-u nie ma w tym roku. Co oni w ciula lecą? Kaska Aero jest. Idziesz na koma? Sołtek bez wózka w tym roku? Bez wózka w tym roku niestety. Cześć. Dopiero na szczycie będzie wiać, na zawodzie. Można się rozbierać, bo teraz mamy pod górę cały czas. Także będzie ciepło. Dyrekcja ogień. Nie ma? Polkowice pozdrawiają. Jest moc! Ogień, dyrekcja! Daleko jest szans? Wygramy. Nie, za zakrętem! A tutaj z nami dziewczyna, która w tym roku jako trzecia kobieta skończyła Transcontinental, a dzisiaj zmierzyć się chce z błotnistą, wymagającą ślężą na zemście Decathlonu. Jest zdecydowanie trudniej jak na Transcontinental, ale uśmiech z twarzy nie schodzi. Dokładnie. Kolejny sylwestrowy wjazd na górę Ślęże, sylwestra, sylwestrowy poniedziałek, poranek, to ze zmęczenia. Rozpoczynamy właśnie ten najbardziej stromy odcinek, tutaj już od domku przy trakcie Bolka. Część grupy jest z przodu,
część jest z tyłu, wszyscy się świetnie bawimy. Zastanawiamy się, jaka będzie pogoda na szczycie, ponieważ na dole świeciło słoneczko, było pięknie, a ja sobie gdzieś tutaj stanę i zobaczę, jak sobie ludzie radzą z tymi stromymi odcinkami ostatnimi brukowanymi. Ale to za chwilę. Jak idzie? Idzie pomału do przodu. No to chodzi. Jest pod górę, to jest pomału. Trochę dalej mi się udało uciec. Mnie tam koło chaty doganiałem. Forma idzie w górę. Nie, albo moja spada. Ach, nie, no, to wątpię.